Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Druga część programów z drugiego kompaktu szóstego numeru CD Action. Dzisiaj mam dla was Images Screensaver z setem ze Star Generala. Następnie moje pierwsze ABC oraz Redshift 2. Nie będziemy przeglądać Indeo Video Drivers, ponieważ widzieliśmy już instalację tego programu, podobnie jak QuickTime'a. Dobra, czyli tak, zacznijmy sobie od wygaszacza ekranu. No tutaj mamy w piśmie recenzję na jego temat autorstwa Mr. Jedi'a Pawła Musiałowskiego. No, generalnie bardzo mu się podobał ten program. Podobnie jak sama gierka, bodaj, że on też ją recenzował. Nie wiem, co tu można jeszcze więcej powiedzieć. Nie było dystrybutora w Polsce, trzeba było program zamawiać przez telefon. Chociaż tak nie do końca rozumiem, ponieważ tutaj jest pisane, że jest pełna komercyjna wersja. Czyli domyślam się, że to jest darmowa wersja, nie komercyjna. No, ale to sobie za chwilę przejrzymy. To ma dosyć duże wymagania ten wygaszacz, bo 486DX ma 66 MHz, 8 MB RAM-u. Jak na coś, co tylko zmienia obrazki, to takie dosyć spore ma wymagania, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, to przejdźmy sobie do instalacji w takim razie. Ok, czyli wygaszacz ekranu tej samej firmy, która stworzyła samą gierkę. A nie, nie będzie może program Fires. To już widzę, że są pliki jakieś proprietarne, tak to się mówi. W sensie, że nie można ich otworzyć tak normalnie bez programu. A przejrzyjmy może na szybko wygaszacz. Przejrzyjmy może na szybko Redmi, chciałem powiedzieć. Ok. No, statki w 3D. Walka na dwóch unikalnych polach bitwy. Dla Windows 95 oraz dla DOSa. No dobrze. Spróbujmy więc może użyć tego wygaszacza ekranu. Ja w sumie zachowałem ten stary, co był na poprzedniej płytce. Którego tymczasem właśnie widzicie tutaj na brzegu ekranu z Mysta. Bardzo mi się on podoba. Fajna muzyczka, fajne obrazki i tak dalej, także dobra, wygaszacz ekranu. Myślę, że to jest ten do ustawienia. Star General. Ok, po jednej minucie. Z 5 sekund. No tutaj można ustawić też tło. No, sprawdźmy, co to. Jak będzie to wyglądać. Okej. Dobra, to spróbujemy sobie może przejrzeć kawałek. Tutaj już widzę, że rozdzielczość mam zbyt wysoką, także... a zaraz, może uda się go... Okej. Dobra, spróbujmy może właśnie w ten sposób. Tak, teraz trochę lepiej widać. Znaczy jest ściągnięty obraz po prostu do mojej rozdzielczości. Czyli tak co 5 sekund właśnie widzimy jakiś nowy obrazek. Znaczy tutaj to tak naprawdę nie ma dużo rzeczy do powiedzenia, bo głównie chodzi o te obrazki, które się przesuwają. Nawet spoko te rendery wyglądają. Nawet jeśli w tej grze nie mogliśmy widzieć tych renderów w takiej formie, ponieważ gry strategiczne właśnie nie miały, z tamtej epoki nie miały tego do siebie, żeby ładnie wyglądały, miały, znaczy ładnie wyglądały, wyglądały ładnie oczywiście, ale nie używały grafiki 3D w takiej formie. Dopiero trochę później weszło. Dobra, może jeszcze Z2 i polecimy sobie dalej do kolejnego, do kolejnej aplikacji. Dobra, czyli to był właśnie ten wygaszacz ekranu. Ja osobiście bym go nie używał. Bardziej podobał mi się tamten poprzedni z Mysta. Dobrze, to lecimy sobie dalej. Kolejna aplikacja. Moje pierwsze ABC. Autorstwa Optimusa. Bierzemy sobie teraz recenzję. Jest dosyć ciekawie napisane przez Krzyśka Kaliszewskiego. Tak, Krzysiek właśnie pisze, że komputery coraz bardziej wchodziły właśnie wtedy w interakcje tam z młodymi ludźmi. W sensie, że coraz więcej wychodziło takich programów edukacyjnych skierowanych typowo dla dzieci, pod naukę.
Tutaj mamy chociażby naukę liter, o ile dobrze rozumiem, moje pierwsze ABC. Nie ma zbyt dużych wymagań. 486 SX, czyli tego Shagama, 4 MB RAM-u. Nie potrzebuję Windowsa. Jest znaczek jakości CD Action, czyli domyślam się, że ten program musi być dobry. No a to oczywiście przekonamy się o tym. Dobrze, i tutaj jak możecie zauważyć, program regrupuje obie aplikacje, czyli Sekrety Króla oraz moje pierwsze ABC. Sekrety Króla obejrzymy sobie w kolejnym filmie. Dzisiaj się skupimy na moim pierwszym ABC. To może tak, zanim przejdziemy do programu, zobaczę tutaj, co tu mamy ciekawego, informację o filmie. Filmą młodą, ale z dużym doświadczeniem. Wybierz jedno. Dobrze, czyli... Nexus był właśnie częścią Optimusa. Przygotowywali programy edukacyjne oraz inne formy aplikacji, że tak powiem. Dobrze, tutaj mamy jakiś konkurs. Zobaczymy sobie, co to jest. Zwijanie wierszy, oczywiście. Czy można było zamówić z rabatem 10%. Jesteście pierwszym użytkownikiem programów. Ok. Ile taka przyjemność kosztowała? O, jest cenik. Cena z rabatem 100 zł. To i tak sporo. Jak na 96 rok, to 100 zł wtedy to nie 100 zł dzisiaj. No tutaj oczywiście już nie będziemy mogli z tego skorzystać, ponieważ firma Optimus nie istnieje od 2000 roku. ZUS ją zakatował. Chociaż tak naprawdę nie wiem do końca, bo z jednej strony pan Roman Kluska chciał troszeczkę taniej sprzedawać pecety, czyli o ile dobrze rozumiem, te pecety chyba właśnie przez Czechy leciały wtedy, żeby tam odzyskać VAT, tak? Nie, no, ktoś musiałby się wypowiedzieć, kto się zna lepiej ode mnie. Dobrze, my się skupimy na tym, co potrafię robić, czyli przejrzymy sobie moje pierwsze ABC. Chyba troszkę głośno, tak mi się wydaje. Mleko. Mała. Wielka litera M. Mała litera M. To jakaś kolorowanka, aż nie, nawet nie kolorowanka, tylko... Pomoc, pomoc, jeszcze raz. Ojej. A ten dźwięk jest cringe'owy taki, który mówi, że w złe miejsce. Drukowanie. Znaczy tutaj nic nie wydrukuję, ponieważ nie mam drukarki. Aha, wysypał się całkiem. Dobra, to może jeszcze raz. Nie, to z tego co widzę, to dużo rzeczy tutaj chyba można zrobić. Most. Wielka litera M. Nie no, fajnie, fajnie to wygląda, nieźle. Tutaj mamy zdjęcie. To jest San Francisco, tak? Ten most. A i tutaj trzeba znaleźć różnicę, tak? O to chodzi? Dobrze. Został ci do odszukania jeszcze tylko jeden szczegół. Przyjrzyj się obrazkom uważnie. Brawo! Znalazłeś wszystkie szczegóły.
Nie, no, fajna, fajna zabawa. Tak dla dzieci oczywiście między, nie wiem, 4 a 5 lat, coś takiego. Zaskakuje mnie ilość rzeczy, jaką można zobaczyć właśnie w tym programie. Nie wiem, czy właśnie... Nie pamiętam, czy to było w recenzji napisane, że to jest pełna wersja, czy nie, ale... Naprawdę sporo rzeczy jest. A, dobra, okej, rozumiem. Czyli na początku właśnie wybieramy sobie literkę, ale ona zawsze jest literką M. Dobra. A to i tak, jak na demo, no to sporo rzeczy jest. Małpa. Poza tej małpy jest Bela. No to nie jest nosacz, ale niech będzie. Dobrze. Myślę, że tutaj może zakończymy na tym. Jeszcze zobaczę, tutaj jakieś puzzle są. A, jest labirynt, tak? A, dobra, okej. Rozumiem. Okej. Dobra. Jak na demo to jest sporo rzeczy. Tak jak już mówiłem wcześniej. Dobra, to może przejdziemy sobie do kolejnego programu. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do kolejnej aplikacji. Będzie to Redshift, czyli taki atlas nieba, tak jakby. Atlas nieba, atlas kosmosu. Tutaj. Przejrzymy sobie oczywiście recenzję, jestem trochę w złym miejscu. Recenzja jest autorstwa Jerzego Poprawy, przyszłego naczelnika CD Action. Tutaj Jerzy właśnie opisuje, że zawsze fascynował go kosmos. Jest parę właśnie też opisów historii i tak dalej. Możecie sobie przeczytać tą recenzję, jeśli chcecie. Okej. Sama teraz z tego, co opisuje tutaj, niezbyt lubi się z Windowsem 95, dlatego właśnie postanowiłem nagrać jeszcze raz ten kawałek, ponieważ widziałem, że było parę problemów z rozdzielczością, więc jest moja druga próba, moje drugie podejście do tego nagrania. Jeśli chodzi o wymagania, nie ma zbyt dużych, ponieważ jest tylko 386, 8 MB i oczywiście potrzeba Windowsa. Dobrze, to tak myślę, że tutaj wszystko. No, jest też właśnie pieczęć jakości CD Action, czyli widocznie program się bardzo podobał. Nie było żadnego dystrybutora w Polsce. Filmy Maris już gdzieś widzieliśmy wcześniej. Nie wiem, czy to nie było czasem Trackology albo jakaś inna encyklopedia tego typu. Dobrze. Teraz tak jak możecie zauważyć, zmniejszyłem trochę rozdzielczość, ponieważ będziemy mieli jeden filmik do obejrzenia, a przy dużej rozdzielczości nie będzie go dobrze widać. Okej, okay, czyli jesteśmy w dobrym miejscu, Achieve 2. Jest to wersja demonstracyjna. Czy może tak, zacznijmy sobie właśnie od tego Guided Tours. To jest tutaj, gdzie pan recenzent mówił, że jakieś problemy były z wyświetlaniem. Z tego, co właśnie widziałem, w wersji demo mamy jeden filmik z 10. Czyli przejdziemy sobie teraz właśnie do obejrzenia tego filmu. Historia Układu Słonecznego. The Sun, like all stars, formed when gravity pulled together a cloud of interstellar gas and dust. The rotating ball collapsed to a thin disk with the protosun at the center about 4.5 billion years ago. In the disk, solid material started to collect into larger and larger particles. The particles accumulated into clumps a few kilometers across, known as planetesimals. Far from the sun, where it was coldest, icy planetesimals survived.
In the warmer region nearer the sun, they are made only of rock and metal. At first, there were planetesimals very closely packed, but over time, some collided gently enough to coalesce into larger objects. Others collided so fast that they were broken up again. In what is now the outer solar system, four very large masses formed. These became the giant planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. They grew disks of their own, out of which moons condensed. With about 10 times the Earth's mass, the gravitational pull of each of these giants was great enough to attract and hold onto a thick atmosphere of gas from the surrounding nebula. In the inner solar system, there were too many collisions for large planets to form, but eventually the four terrestrial planets emerged: Mercury, Venus, Earth, and Mars. Their surfaces were heated by constant bombardment, and inside, radioactivity also generated heat. The metal in the molten planets sank to the middle, while the lighter rock rose to the surface. Then they cooled off and solidified. The moon was probably created in a catastrophic collision between the newly formed Earth and another planet about the size of Mars. The surface of the moon and all the other rocky moons and planets were cratered by heavy bombardment for about 1 million years. Eventually, most planetesimals had been destroyed in collisions. Ejected to the remote outer solar system, or had settled into the asteroid belt between Mars and Jupiter. A few were captured as the moons of planets. Icy planetesimals from the outer solar system become comets if they reach the warm vicinity of the Sun. Rings round the giant planets are probably the result of stray planetesimals and comets being torn apart by gravity when they get too close. Venus, Earth, and Mars acquired their atmospheres at a later stage, perhaps from the gases blown out of volcanoes. On Earth, the oxygen essential to animals was produced by plants breaking down carbon dioxide. Today, large rocks crashing down from space are far less common than in the early solar system. But only 65 million years ago, a 15-kilometer object striking the Earth almost certainly led to the mass extinction of many species at that time, including the dinosaurs. Dobrze, czyli to był ten krótki filmik na temat powstania Ziemi. Tak, tutaj raczej nie mamy już nic innego, znaczy nie mamy żadnych innych filmów do przejrzenia. Także co zrobimy, to wrócimy sobie do głównego programu. I teraz tak, czy to jest właśnie ta mapa kosmosu? Tutaj się nie mylę, klikając właśnie w te punkty, możemy się skoncentrować na danym punkcie. Dobrze, na razie za bardzo nie wiem, jak tego używać, ale myślę, że za chwilę uda mi się coś pokazać. Okej, okay, teraz to chyba trochę lepiej wygląda. A tutaj się zbliżam, dobra. Dobrze, mam jakąś planetę. tak właśnie, jak za bardzo... Za bardzo się nie wie, co pokazać. Znaczy, no ja to oczywiście tak na żywca robię, także... Znaczy, to jest Jupiter, tak? Co tutaj możemy zobaczyć na temat Jupitera? Musimy zobaczyć jego księżyce.
Czy mamy jakiś jeden księżyc Teby? No ale faktycznie jest takie trochę pod tym Windowsem, tak to trochę działa. Znaczy no chociażby to wielkość tych okien i tak dalej. Nie jest taka zbyt, jakby to powiedzieć, zbyt intuicyjna. Dobrze, a na przykład co tutaj mógłbym jeszcze zrobić? To jest właśnie ciekawe, że możemy też się w czasie przesuwać. Dobra, zobaczmy może Ziemię. Aha, czyli możemy tylko Jupitera możemy zobaczyć, nie możemy zobaczyć innej planety. Okej. Okay. Znaczy, ja, jak dla mnie, znaczy nie, dla mnie kosmos nie jest jakiś taki bardzo interesujący. Tam może czasem zobaczyć sobie jakiś start tego SpaceXa, czy lądowanie. Ale tak żeby to mnie jakoś interesowało bardziej, to bym nie powiedział. O, to mi właśnie o to mi chodziło, żeby móc się przesuwać po tej planszy. Dobrze, sorry, że taka jest, jakby to powiedzieć, sorry, że ten przegląd jest taki trochę chaotyczny, ale tak jak mówię, nie specjalizuję się jakoś specjalnie w kosmosie, więc nawet za bardzo nie wiem, co mógłbym pokazać, i co jeszcze na ten temat powiedzieć. No, tutaj sobie planeta wędruje. Razem z księżycami i innymi rzeczami. Dobra, to tak, to myślę, że zakończymy właśnie dzisiejszy odcinek na tym przeglądzie. Ja wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.